Cześć Wam, witam Was serdecznie. Słuchajcie, dzisiaj porozmawiamy o rasie kur Cochin Olbrzymi. Jeżeli chodzi o tą rasę, to w ogóle ona powstała w Chinach, stąd się wywodzi. Do nas dotarła mniej więcej około 1900 roku, mniej więcej. To były te granice, tak źródła nawet podają. Ogólnie w wielu krajach tak naprawdę tą kurę hoduje się tylko i wyłącznie dla przyjemności. My tej kury nie hodujemy, tak jak my na przykład hodujemy nioski na jajka, czy jakieś kury mięsne, wiadomo, na mięso. Tak tam hoduje się po prostu dla przyjemności tą rasę. Są takie kraje, więc to też dla mnie trochę takie niespotykane. Nie wiem, czy się z tym spotkaliście kiedykolwiek. Największe hodowle, jeżeli byście byli zainteresowani, mieszczą się w Anglii. Ja tak sobie kiedyś postanowiłem, że jeżeli się wybiorę do Anglii, to pierwsze co zrobię, to właśnie udam się na podobne hodowle i popatrzę, jakie oni tam gatunki, rasy kur hodują, jak co im podają, jak wygląda właśnie taka hodowla. Słuchajcie, jeżeli chodzi ogólnie o wygląd tych kur, no ja ich nie mam, więc wam nie pokażę, ale co do wyglądu, może tak wam ustawię i będę opowiadał mniej więcej. Słuchajcie, gatunek tej kury to jest jeden z największych gatunków kur hodowlanych. Kogut może ważyć, źródła podają, nawet około 5,5 kg. Różnią się, wiadomo, no, upierzeniem, wielkością, barwą, tak? No to jakby to są rzeczy, które na to wpływają. Ma bardzo szeroką budowę ciała, posiada bujne upierzenie. Zaraz może jeszcze wam opowiem trochę o wyglądzie, przejdę też do hodowli, trochę wam poopowiadam o hodowaniu. Są stosunkowo łatwe w hodowli. Potrzebują, wiadomo, jak to kura, nie może mieć za dużo wilgoci, w miarę suche woliery. Najlepiej trawiasty wybieg. No słuchajcie, no to jak mamy, no to tak jak możemy, to tak mamy, tak? Więc tutaj jakby w zależności od tego, na co możemy sobie pozwolić. Mają takie pióra, że łatwo się brudzą, bo to z reguły są właśnie białe barwy mają, więc a białe barwy powodują to, że no pióra się brudzą, więc wypadałoby, żeby też ten wybieg był w miarę czysty. My w Polsce kupujemy kochiny na zachodzie. Jest, jeżeli chodzi o same kochiny, to mamy około 20 odmian. Jeżeli chodzi o żywienie, no to może być standardowa mieszanka z żyta, z rzepaku, z jęczmienia, no wszystkiego, tak? Pszenica, to co mamy, to dajemy, kukurydza. Nie powinno się trzymać, słuchajcie, z innymi rasami ze względu na to, że później, jak będą młode, to mogą powstawać jakieś tam krzyżówki dziwne i jakby no wielu hodowców chciałoby tego uniknąć, tak? No jeżeli my trzymamy dla przyjemności, to trochę inaczej to wygląda, ale w większości, jeżeli ktoś trzyma, no to raczej nie miesza się tych gatunków. Słuchajcie, co do tej rasy, wiadomo, grzędy muszą mieć, najlepiej nie za wysoko, tak? No to są kury dość duże, więc też nie będą jakoś bardzo fruwać. Co do barw, mamy białą, złotą, niebieską, czarną, nakrapianą, czyli w sumie tak naprawdę chyba białą się najczęściej spotyka. Ja widziałem białą i chyba czarną kiedyś w swoim życiu. W miarę dobre nioski. Jeżeli chodzi o czas inkubacji, jeżeli by was to interesowało, źródła podają około 21 dni. No myślę, że tak może być. Jeszcze tu wam pokażę, tak chodzę z tym telefonem, bo jestem zadowolony, że w końcu te kury wyszły, słuchajcie.
Chyba najważniejsze informacje wam powiedziałem. Nie powiedziałem, ile jaj znoszą, ale to też tak naprawdę ciężko jest ocenić. Myślę, że tak standardowo, nie ma tutaj jakiejś wielkiej rozbieżności. Raczej to nie są jakieś super dobre wnioski, ale źle jajek nie niosą. Ale chyba co do jajek, jeżeli by wam chodziło tylko i wyłącznie o jajka, to bym się nie nastawiał. Może bardziej na mięso, są to duże kury, kwestia jeszcze jak później w smaku. Także słuchajcie, to by było na tyle. Mam nadzieję, że się czegoś dowiedzieliście ciekawego, jak wam się podobały materiały. Zostawcie łapkę w górę albo subskrypcję. Trzymajcie się. Cześć.